Proszę bardzo, jesteśmy. Wakacje, lato, lipiec, słońce, zabawa, odpoczynek, coś innego robimy, jesteśmy kreatywni i dlatego dzisiaj macie odcinek inny niż wszystkie i za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Będziemy ćwiczyć mówienie po angielsku, ale tak wiecie, no na wesoło, nie traktujcie zbyt poważnie tego odcinka, bo wrzuciłam tam 4 zdania do powtarzania, tylko 4 zdania do powtarzania. Wiecie, normalnie jest ich 10, 15, a nawet i 25. Natomiast w tym razem są tylko 4. Natomiast są one nie do powtórzenia. Są po prostu tak długie. Są do powtórzenia, ale są naprawdę długie i bardzo trudne. Nie są to zdania naturalne, nie są to zdania, które wam się mogą gdziekolwiek w życiu przydać. Nie liczcie na to. W Tishola Podcast mamy zdania długie i bez sensu. Tym razem, dobra? Tym razem. Po to tylko, żeby po prostu w każde zdanie upchać jak najwięcej tych letnich słów, których na co dzień wcale dużo nie używamy. Ale ćwiczymy sobie pamięć, ćwiczymy tą pamięć krótkotrwałą. Mówiłam wam kiedyś o tym, że jest to bardzo ważne, kiedy uczymy się języków, żeby tą pamięć krótkotrwałą mieć w dobrej kondycji. Ćwiczymy tworzenie zdań, potem je sobie jeszcze szlifujecie w karcie pracy. To jest wszystko zrobione celowo, nie martwcie się, nie oszalałam. W kolejnym odcinku oczywiście wróci już normalny system, w którym macie zdania, które mają sens i które warto się nauczyć i powtarzać je na głos tym bardziej. Zaraz sobie razem tutaj poćwiczymy i zrobimy tak, że te słówka, które padają w odcinku, potłumaczmy na angielski. Wiecie, tam są takie słowa letnie, typu mewa, muszelka, wiecie, takie rzeczy. Latarnia morska. Także zaraz do tego sobie przejdziemy. Wezmę tą klawiaturę stąd, bo przeszkadza. Ale najpierw chcę powiedzieć o 3 rzeczach. Poza tymi słówkami, że je przetłumaczymy, to przetłumaczymy też te okropne, długaśne zdania i poćwiczymy je. Spróbujemy je przetłumaczyć i spróbujemy je powtórzyć na głos. Najpierw jednak chcę powiedzieć o 3 rzeczach. Pierwsza rzecz to lekcje grupowe. Teraz dociera do mnie dość sporo jakoś zapytań. W sumie dziwię się, bo zawsze wakacje to jest sezon kompletnie ogórkowy. Natomiast w tym roku, w lipcu, dostaję dużo zapytań o zajęcia. I niestety nie mam dobrych wieści, nie mam miejsca i nie spodziewam się, że to się może zmienić. Wszystko jest możliwe. Jutro ktoś może zrezygnować i się miejsce zwolni. Więc jeśli jesteś bardzo wytrwałą osobą, nie zależy ci jakoś bardzo na czasie, to możesz się zapisać na lekcję próbną, a potem, jeżeli faktycznie po tej lekcji próbnej stwierdzisz, że my, ty i ja, ma to sens, to musisz sobie poczekać w kolejce. Nie umiem powiedzieć, ile czekanie w kolejce może potrwać. Dlatego też wychodzę z lekcjami grupowymi, lekcjami w 6-osobowych grupach, 13 zajęć, taki kursik, 2 razy w tygodniu. Zastanów się, może akurat to jest coś dla ciebie, odezwij się po tym live'ie, to wyślę ci ofertę, może zajęcia grupowe to jest coś dla ciebie. Od razu mówię, że na zajęciach grupowych ja praktycznie wcale się nie odzywam. Wy mówicie przez całą godzinę, cała grupa 6-osobowa, po prostu dzielę was na pokoje i mówicie sobie w parach, a ja tylko tym wszystkim zarządzam i absolutnie nie ma tam wykładu. Takich rzeczy tam nie robię. Okej, to jest temat lekcji grupowych. Drugi temat to kurs językowy, który tworzy się online. Już niebawem zaproponuję wam zakup takiego kursu. Kurs opiera się o serial Sex Education, pamiętacie, w listopadzie zeszłego roku. Robiłam serię live'ów, 8 live'ów o poszczególnych odcinkach tego serialu i już wtedy obiecałam kurs i teraz on powstaje. Jestem na 8 module. W zasadzie jest już gotowy. Za chwilę będę to wszystko pakować razem. Jeśli interesuje cię to, ale w sumie nie wiesz, czy to będzie coś dla ciebie, to pobierz sobie taką checklistę. Odezwij się do mnie tutaj też po live'ie i wyślę ci taką checklistę. I sprawdź sobie, czy kurs online na bazie serialu jest dla ciebie. Od razu mówię, że ja ten serial wykorzystuję tylko jako pretekst. Wybieram stamtąd zwroty, które są uniwersalne, potrzebne wszystkim, na co dzień, w normalnym życiu. To nie ma znaczenia, z jakiego to jest serialu. Te same zwroty mogłyby się pojawić w każdym innym serialu. Po prostu są to zwroty, których ludzie używają i widzicie to. I widzicie to w akcji, widzicie to w dialogach. Więc to jest wartościowe, natomiast potem jest masa ćwiczeń na mówienie, reakcje, nagrywanie się, słuchanie i reagowanie. No po prostu jestem zadowolona z tego, co powstało. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że to się w ogóle uda. A teraz 3. sprawa, którą jest, co? Zajęcia grupowe.
worksheets. Więc karty pracy. Pamiętajcie, Teacher Ola Podcast to jest podcast, w którym możecie się uczyć angielskiego za darmo, możecie pobierać karty pracy i sobie ćwiczyć te tłumaczenia zdań. Natomiast możecie też sobie kartę pracy kupić w zestawie i wtedy to wszystko jest w jednym miejscu i nie fruwa wszędzie i nie jest porozpieprzane po całym komputerze, po telefonie, tu karta, nie wiadomo o co chodzi. Więc możecie kupić zestaw kart i wtedy na telefonie na przykład, jeśli sobie pobierzecie odpowiednią aplikację, no do odczytywania po prostu PDF-u, także nic nadzwyczajnego, leciutka, fajna apka, to możecie sobie w tej karcie pracy spokojnie, wygodnie pisać, one są edytowalne, możecie sobie łatwo przeskakiwać z karty na kartę, możecie sobie posłuchać odcinka, bo jest link od razu, klucz odpowiedzi, po prostu wszystko interaktywne, FIFA, RAFA, clickable, editable i w ogóle fantastycznie. Czy macie jakiekolwiek pytania na jakikolwiek temat? Czy przechodzimy do naszego letniego treningu mówienia? Na wesoło, pamiętajcie, z przymrużeniem oka, te zdania, tak jak mówiłam, są po prostu zrobione po to, żeby wykorzystać wszystkie pięć słów, których się uczymy. Dobra, nie ma co przedłużać, lecimy z tym. Najgorsze jest to, że nie mam w tym momencie po prostu zegarka. Ale na szybko tutaj może zorganizuję jakiś zegarek. 11:10, wspaniale, bardzo dobry czas. Zaczynajmy. Pierwsze pięć słów, które padają w odcinku to... I teraz ja powiem je po polsku, a ty się zastanawiaj, jak to powiedzieć po angielsku. Są bardzo ważne słowa. Na przykład płetwy. Na przykład japonki. Gogle. Takie, wiecie, do pływania. Koło ratunkowe. Hej, Michał. Maciek, zaraz odpowiem na pytanie. Koło ratunkowe i ostatnie to mewa. No wy sobie myślcie, a ja będę zaraz przedstawiać wam zdanie na ten temat. Psitupet pyta, a planujesz jakąś promocję na zestaw wszystkich twoich e-booków? Karty pracy są takie cieniutkie rzeczy. E-book jest też, w którym zawarłam transkrypcję. Możesz sobie po prostu czytać odcinki, jeśli nie jesteś słuchaczem, albo po prostu słuchanie jest jakimś problemem, to wtedy możesz sobie te treści też czytać i to jest mój e-book. Natomiast karty pracy, jeżeli stworzę już wszystkie zestawy, to stworzę jakiś pakiet i będzie można je kupić wszystkie razem i tanio. Bardzo dobry pomysł zresztą. Zaraz go w ogóle zapiszę, bo to wszystko potem umyka. Pakiet kart pracy. Świetnie, przepraszam za hałasy, więc to sprawa wygląda tak, że odcinków mamy teraz już 153, a kart pracy zestawów stworzyłam tylko na razie dwa, czyli pierwsze 30 i kolejne 30. Możesz sobie kupić zestawy 0,30 i 31 do 60. Także jestem w połowie. Wbrew pozorom to trwa. Niby te karty pracy są gotowe, niby one są wszystkie do pobrania i dostępne, ale w karcie, w zestawie one trochę inaczej wyglądają, więc to wszystko trzeba przerobić, sprawić, żeby to było edytowalne, klikalne i tak dalej. Niektóre zdania zmieniam, niektóre zdania tworzę dopiero, więc jakiś czas powstanie reszta i wtedy stworzymy pakiet. Świetny pomysł, dziękuję. A my tymczasem przetłumaczymy sobie te słowa, które wam powiedziałam przed chwilą po polsku. Pierwsze to były te płetwy. Płetwy takie do pływania. Wiecie o co chodzi? Na basenie, czy nawet w morzu, czy gdzie tam sobie lubicie pływać. W odcinku mówię flippers, trzeci w drodze. Tak, trzeci jest już blisko. Zgadza się. Flippers albo fins. W odcinku mówię flippers. Drugie słówko to były japonki. Kto pamięta, kto wie, możecie pisać, to będzie fajne, będzie interakcja. Piszcie, jeśli pamiętacie te słówka. Japonki, flip-flops. Kolejna rzecz to były te gogle, bardzo łatwo do zapamiętania. Po prawie tak samo, czyli po prostu goggles. Następnie mieliśmy koło ratunkowe, tu jest opcji bardzo dużo. Ja mówię w odcinku life buoy, ale może być też life ring, może być swim ring. Swim ring to takie zabawkowe, koło ratunkowe, a life buoy to taka poważna boja, która po prostu jest na przykład, nie wiem, na statkach, coś takiego, life buoy. I seagull, czyli mewa. A teraz stwórzmy z tego zdanie. To zdanie, które mówię w odcinku po polsku, brzmiałoby mniej więcej tak. Chwileczkę. Chcę moje płetwy, a nie japonki. I proszę, przestań mi mówić o tej mewie, która nosi gogle i koło ratunkowe. Która ma na sobie gogle i koło ratunkowe. Czujecie to? Takie zdanie zrobiłam. A teraz spróbujmy je przetłumaczyć na angielski. To będzie coś w tym stylu.
I want my flippers, not my flip-flops. And please stop telling me about that seagull wearing goggles and a life boy. Czy to da się powtórzyć? Myślę, że tak. Nie musisz tego robić, bo to jest głupie, ale będzie też zabawnie i będzie to kreatywne i będzie to inne i ćwiczy to twoją pamięć krótkotrwałą. Także sens tego zdania jest praktycznie żaden, natomiast ty ćwiczysz pamięć krótkotrwałą. Ćwiczysz sobie te sekwencje słów. Wiesz, o czym ja mówię już wiele razy, o tym wspominałam. To jest ten łańcuszek elementów, które chcesz zapamiętać, utrzymać w mózgu na chwilkę i powiedzieć, więc... Nie denerwuj się, spokojnie, spróbujmy razem. I want my flippers, not flip-flops, and please stop telling me about that seagull wearing goggles and a life boy. Ja też spróbuję, razem z tobą. Boże, jaki stres. I want my flippers, not flip-flops, and please stop telling me about that seagull wearing goggles and a life boy. Udało się. Mam nadzieję, że tobie też. Idziemy dalej. Kolejna piątka słów wakacyjno-letnich to proszę bardzo. Muszelka, jeśli wiesz, to pisz w komentarzu. Muszelka, rurka taka do pływania, rurka taka do nurkowania, takiego wiecie, nie na poważnie, nie jest to, nie chodzi mi o ten sprzęt do nurkowania, tylko chodzi mi o zwykłą rurkę, żeby sobie po prostu pod powierzchnią pływać i patrzeć na rybki. Walizka, krem do opalania i deska surfingowa. A może akurat się komuś przyda. To ja teraz tłumaczę te słówka. To będzie seashell, snorkel, suitcase, sunscreen and a surfboard. Sunscreen, sun cream, both mean the same thing. So both are correct. And now the sentence. Myślę, że po polsku to byłoby w takim wolnym tłumaczeniu coś takiego. Znalazłam muszelkę i zamierzam odłożyć ją do mojej walizki. Ale czekaj, nie wiem, gdzie jest moja rurka do pływania. I oddaj mi tą deskę surfingową. Wciąż masz krem z filtrem na rękach. Więc możesz mi tą deskę po prostu ubrudzić, prawda? No logiczne. A teraz po angielsku. I found a seashell and I'm gonna put it in my suitcase. But wait, I don't know where my snorkel is. And give me back my surfboard. You still have some sunscreen on your hands. No comment. Nie komentujemy tego. 3 linijki tekstu, 5 słów wakacyjnych. Spróbujmy to powtórzyć na głos. Może jeszcze jeden raz to odczytam. I found a seashell and I'm gonna put it in my suitcase, but wait, I don't know where my snorkel is, and give me back my surfboard. You still have some sunscreen on your hands. I did it! Did you see that? Without looking. I hope you did it too. Powtarzamy dzisiaj wariackie słówka wakacyjne, a potem powtarzamy wariackie zdania wakacyjne, bezsensowne, natomiast uczące nas, ćwiczące naszą pamięć. A zrób sobie małą przerwę w pracy, czy gdziekolwiek jesteś i poćwicz swoją pamięć, zrób coś dla swojego mózgu. Fajnie. I found a seashell. Dobra, to będzie moje ulubione zdanie. Idźmy dalej. Kolejna piątka słów, to już przedostatnia, niestety. Widzicie, jak to pięknie ten czas leci na miłej i wspaniałej i wartościowej nauce angielskiego i jeszcze ćwiczeniu pamięci. Plecak. No, napisz mi plecak. Namiot. Latarnia morska. Domek taki w lesie, mały domek drewniany, wiecie o co chodzi. I piąta sprawa to pływanie kajakiem. Kajakowanie? Wątpię, żeby tak się mówiło po polsku. Ale może. Okej, i te słówka to backpack, tent, a lighthouse, a cabin. Cabin to jest ten domek w lesie, w górach, gdziekolwiek, drewniany, jakiś mały domek, nie taki do życia, ale na wyjazd. And canoeing. Zróbmy z tego zdanie. Wymyśliłam coś takiego, po polsku. Zostawiłam plecak w namiocie i udałam się do latarni morskiej, z której to szczytu zobaczyłam domek,
Ten taki wakacyjny leśny. Oraz kajakującą parę. Dramat, dramat. Dobrze, że nie poszłam na jakieś tłumaczenia i nie zostałam tłumaczem, bo byłabym rubbish at it. No dobrze, po angielsku. I left my backpack in the tent and headed off to the lighthouse, from the top of which I saw a cabin and a canoeing couple. Proste, dwie linijki tylko, w porównaniu z poprzednim to jest łatwiejsze. Spróbujmy może razem, albo spróbuj sama. I left my backpack in the tent and headed off to the lighthouse, from the top of which I saw a cabin and a canoeing couple. Easy squeezy. Wiecie, mi się łatwo może mówi, bo przede wszystkim widzę tekst, bo mam transkrypcję przed oczami tego odcinka, więc fajnie mi się tutaj gada. I wiem, że dla Ciebie to jest trudniejsze, nie widzisz tego tekstu, tak? Czyli Twoje, mimo że mówię to z pamięci, nie odczytuję tego, to jednak przed chwilą to czytałam i widziałam to na oczy. Poza tym wymyśliłam te zdania, napisałam te zdania, powiedziałam te zdania wiele razy, bo nagrywając odcinek przynajmniej dwa, teraz... Także nie myśl sobie, że coś z Tobą nie tak, jeśli nie możesz tych zdań powtórzyć. To jest raczej pewne, że nie będziesz w stanie ich tak szybko powtórzyć i tak, o już tutaj, na żywca. Natomiast zachęcam, wróć sobie do odcinka Teacher Ola Podcast, odcinek 153 i tam te zdania wrócą w wielkim stylu. Lecimy dalej. I to już jest naprawdę ostatnia grupa słów. Więc przejdźmy przez to. Wycieczki piesze, na przykład w górach, zazwyczaj w górach, ale niekoniecznie. Mogą być inne wycieczki piesze. Więc to jest pierwsze słówko. Pomyśl, co to za słowo. Napisz mi, czy ktokolwiek może mi napisać. Napisz mi. Nie bój się, jak będzie literówka, to będzie literówka. To nie znaczy, że ty jesteś literówką, tylko że po prostu tak się zdarzyło. A więc piesze wycieczki w górach głównie. Druga rzecz, leżak. Trzecia sprawa, sprzedawca plażowy. To jest taka osoba, która chodzi po plaży i wrzeszczy lody, albo popcorn, albo coś tam. Jak nazywamy takiego sprzedawca na plaży? Przewodnik w formie książki. I ostatnia rzecz, poparzenie słoneczne. I teraz te słówka po angielsku, czyli hiking, the first word, hiking, deck chair, leżak, beach vendor, sprzedawca na plaży, guidebook, przewodnik turystyczny w sensie książkowy i sunburn, poparzenie słoneczne. Poparzenie słoneczne. I teraz z tych pięciu wakacyjnych słów, hiking, deck chair, a beach vendor, a guidebook and a sunburn, I managed to make a sentence. A więc teraz przeczytam Ci to zdanie po polsku, plus minus. Pomyśl sobie, zastanawiaj się w trakcie słuchania, jak z tych słów można by posklejać takie zdanie. Wybieram się na wędrówkę górską ze sprzedawcą plażowym, ponieważ on ma solidny przewodnik i wie, jak uniknąć poparzeń słonecznych, kiedy siedzisz na leżaku. Taki z niego znawca tematu. A teraz po angielsku. I'm going hiking with a beach vendor because he has a solid guidebook and he knows how to avoid sunburn when you're sitting in a deck chair. Teraz spróbuję sama to powiedzieć z pamięci, ale może jeszcze raz, dobra? Jeszcze raz. I'm going hiking with a beach vendor because he has a solid guidebook, obviously. And he knows how to avoid sunburn when you're sitting in a deck chair. Secret knowledge. I'm going hiking with a beach vendor because he has a solid guidebook and he knows how to avoid sunburn when you're sitting in a deck chair. That's fun! To było już ostatnie zdanie. Zapraszam, posłuchajcie, odcinek 153. Tam poznacie te słówka jeszcze raz i usłyszycie, będzie to dla Was powtórka, będzie wszystko po angielsku, także to jest fajny taki wstęp do tego. Macie te słowa już mniej więcej gdzieś tam już się pojawiły.
Fajnie by było teraz obejrzeć ten odcinek jutro, zgodnie z tą zasadą spaced repetition. Dobrze by było jutro wysłuchać odcinka 153. Wszyscy wy tu, którzy słuchaliście tego live'a, wróć sobie do 153 jutro. Potem pobierz kartę pracy i przetłumacz zdania z polskiego na angielski. To będą te same i tylko cztery, ale jakie zdania. Super, napisz w komentarzu, które z tych czterech zdań ci się zapamiętało i jesteś w stanie teraz mniej więcej chociaż je sobie odtworzyć. Dla mnie to będzie, wiesz, które zdanie? Jeśli bym sobie miała sama napisać komentarz, a czemu nie, to bym napisała tak. I left my backpack in the tent and headed off to the lighthouse, from the top of which I saw a cabin and a canoeing couple. Było mi tutaj przewesoło z wami i z tobą. Do zobaczenia już niedługo. Za tydzień jestem w drodze nad morze, w zasadzie w czwartek o 11, więc nie wiem, czy to się uda, żeby live'a zrobić, ale spróbuję się połączyć chociaż na 10 minut, żeby coś wam powiedzieć o kolejnym odcinku, a będzie taki fajny, to będzie tekst piosenki Kate Bush, wiesz jakiej, bo wszyscy teraz o niej mówią i ona jest teraz po prostu wszędzie, przez Stranger Things. Chodzi o Running Up That Hill, a w zasadzie to wcale nie był oryginalny tytuł tego utworu, bo oryginalny tytuł to Deal With God. Zmieniłam temat, bo czemu nie? Dobra, dzięki, do zobaczenia, pozdrawiam, do zobaczenia jeszcze raz. Papa.